czwarta fala koronawirusa w Polsce to dwa warianty, które będą szaleć w Polsce. Nieprawdopodobna wizja, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. To nawet nie dominacja jednego koronawirusa, jednej odmiany, ale dwa warianty, dwie odmiany wirusa. I to po części rzeczywiście realizuje się ta przepowiednia. Natomiast dzisiaj właśnie przedstawiam tą szokującą wizję przepowiednia, także dodatkowe informacje dotyczące czwartej fali koronawirusa. No jest to przerażające. Boimy się koronawirusa, a tutaj będą szaleć dwie odmiany, dwa warianty koronawirusa. No właśnie, ale o tym w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą czwartej fali koronawirusa, dotyczącą tej fali właśnie w Polsce, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, jasnowidz Jackowski mówi, że w Polsce będzie czwarta fala koronawirusa i tutaj będą dwa wirusy, dwie odmiany praktycznie w tym samym czasie. No kwestia tego, że to będzie czwarta fala koronawirusa, to było do przewidzenia, o tym też mówią głośno politycy, ale jasnowidz Jackowski mówił o tym zdecydowanie wcześniej, co warto wspomnieć. To nie jest kwestia tego, że jasnowidz usłyszał to, co mówią politycy i potem to powiedział, bo on to mówił zdecydowanie wcześniej. I też mówił zdecydowanie wcześniej, niż w Polsce był popularny, czy pojawił się wariant Delta, a teraz nawet się mówi o wariancie Lambda, jeśli chodzi o koronawirusa. I co ciekawe, tutaj jasnowidz mówi, że nałożą się dwie fale koronawirusa. Muszę powiedzieć, że przez długi czas nie wiedziałem, o co chodzi z tymi falami, o których mówił jasnowidz Jackowski, a to jest prawdopodobnie tak, że będzie duża liczba osób zakażonych na koronawirusa, tego tradycyjnego COVID-19, a także na warianty, na przykład na Deltę czy też Lambdę. No i muszę powiedzieć, no niestety, ale to też właśnie doświadczyłem jakby na własnej skórze, znaczy nie przechodziłem, tak, koronawirusa, może przechodziłem go, tak, już mówiłem o tym, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to już są obawy nawet ludzi, którzy są zaszczepieni, nawet ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia. Spotkałem się rzeczywiście, no ja nie pracuję w służbie zdrowia, ale spotkałem się właśnie z takimi opiniami. Ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, boją się tej delty, boją się też tej lambdy, bo wiemy, że w przypadku na przykład delty to są inne objawy, bardziej od strony układu pokarmowego, nudności, ból brzucha, tak, biegunki i tak dalej. No i rzeczywiście sam byłem świadkiem tego, jak pewna stażystka dezynfekowała właśnie tutaj miejsce po kobiecie, która miała kontakt, była na, znaczy nie powinna być w placówce medycznej, ale była na kwarantannie praktycznie. Tutaj tak miał wynik ujemny po kontakcie z osobą, która właśnie miała deltę czy lambdę, tak? I ta właśnie stażystka, która no nie powinna być przerażona, bo przecież siedzi praktycznie w tej kwestii medycznej, dezynfekowała wszystko po tej kobiecie, tam krzesło i tak dalej. Później tutaj tak ręce, miał takie widać, że obawy. Czyli rzeczywiście może być taka sytuacja, że nałożą się tutaj dwie fale koronawirusa, tak, jakby, znaczy to będzie jedna fala koronawirusa, ale dwa warianty i my będziemy mówić, że to są praktycznie dwie fale. W tej czwartej fali będą dwa warianty jakby tego koronawirusa. Kto wie, czy to nie będzie właśnie odmiana lambda, czy też delta. No przerażająca tak naprawdę sprawa. Jasnowidz mówi w ten sposób, będą one się mieszać, będzie to trudne do odróżnienia. No i rzeczywiście jest to tutaj trudne do odróżnienia. No i też jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że słabszy wariant będzie dotyczył zachodu Polski, mocniejszy i groźniejszy będzie dotyczył północnego wschodu Polski. Albo może to nawet się dotyczyć Europy, zachód Europy i północny wschód Europy. Ludzie będą stać w kolejkach po buteleczkę, po napój buteleczce. I tutaj właśnie jasnowidz Jackowski wraca do swojej wizji przepowiedni. Nie wiadomo, czy tamta przepowiednia, ona była sprzed 2 albo 3 lat, jeszcze przed koronawirusem, czy w czasie koronawirusa. Nie wiadomo, czy to nie była kwestia właśnie tutaj tej szczepionki, która jest w tej fiolce, a może tutaj będzie jakieś nowe lekarstwo, które będzie znajdować się właśnie w buteleczce, gdzie ludzie będą musieli przyjąć to lekarstwo, jak pójdą do przychodni, lekarstwo na COVID. Czyli słabsze będzie odmiana koronawirusa na zachodzie
Oczywiście to zgodnie z wizją przepowiedni miasta Widza Jackowskiego, tak? No to nie oznacza, że no to się przeprowadzę na wschód Polski, na zachód Polski, bo tam będzie słabsza wersja, wariant, tak? O to niczym nie świadczy. Natomiast tak to właśnie widział podczas swojej wizji przepowiedni miasta Widza Jackowski. Pytanie jest też takie, czy na przykład ta słabsza, czyli na przykład ten tradycyjny COVID-19 będzie dominował na zachodzie, czy na przykład ten wariant Delta, wariant na przykład Lambda będzie na północnym wschodzie. Szokująca wizja tej przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, ale wydaje się, że wszystko się zazębia. Tutaj rzeczywiście będą tutaj... Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że będą takie sytuacje, gdzie będą punktowe obostrzenia, restrykcje i ta duża liczba osób zakażonych będzie też punktowa regionalnie. Nie będą takie restrykcje, jak mieliśmy rok temu, czy jeszcze nawet pół roku temu. To będą zupełnie inne restrykcje, ale one będą bardzo rygorystyczne. Będą one przeniesione na tak naprawdę osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, typu gastronomia, restauratorzy, a także inni sklepy, żeby oni właśnie przestrzegali tych zasad, czy wymagali tego w stosunku do klientów. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski właśnie mówi, że rząd już o nas nie będzie do nas apelował, tylko będzie żądał od nas określonego zachowania. Rząd o nas nie będzie prosił, tylko będzie o nas żądał tak określonego zachowania. Czyli tutaj czwarta fala koronawirusa. Zresztą Jasnowidz Jackowski mówił, że pierwsze symptomy pojawią się w drugiej połowie lipca, w sierpniu już będzie praktycznie kolejna fala koronawirusa się rozpocznie, jesienią już wszystko będziemy widzieć i jeżeli ktoś może, to powinien po prostu pojechać jak najszybciej na wakacje, no w czerwcu, już czerwiec za nami, czy na początku lipca, to jest ostatni moment, kiedy tutaj tak według Jasnowidza Jackowskiego, oczywiście można jechać później, ale potem mogą wchodzić różnego rodzaju restrykcje, tak, obostrzenia. Chyba nawet teraz jest taka sytuacja, a już nie kojarzę dobrze, jeżeli ktoś miał kontakt z osobą, która właśnie ma Lambda czy Delta i jest na to jest zaszczepiona, to i tak chyba idzie na kwarantannę. Także no, okazuje się, że ta szczepionka nie jest taką przepustką, bo jak będą inne, groźniejsze warianty, to i tak ludzie będą musieli na przykład być na kwarantannie. No, dosyć ciekawa sprawa. Zaskakująca. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czyli teraz jak będzie ten koronawirus, to nie będzie tylko pytanie, no, jak to przechodził ten wirus, jak zachoruje, tylko jaką masz wersję, jaką masz odmianę, czy masz Delta, Lambda, może do tego czasu pojawi się jakaś inna odmiana, na przykład tam odmiana brytyjska, czy jakaś inna mutacja, no, to jest przerażające, także to, no, ale to jest oczywista sprawa, że wirus mutuje, tak? No to jest oczywista sprawa, więc nie wiadomo na dobrą sprawę za 2-3 miesiące, w jakiej postaci on będzie mutował. No, początkowo COVID, on praktycznie dotyczył płuc, tak? Problemy z oddychaniem i tak dalej, potrzebny był tlen. Teraz na przykład ta wersja Delta, czy też Lambda, już nie pamiętam dokładnie która, no to ona jakby przenosi się na układ pokarmowy, a więc biegunka, bóle brzucha, osłabienie organizmu, tak? Te problemy gorączka, co pierwotnie na przykład człowiek może to źle zinterpretować jeszcze w kontekście na przykład wakacji, tak? Powie, że na przykład, no, zatruł się czymś, bo tam zjadł lody jakieś na przykład na wakacje, albo wrócił z wakacji, tam się zatruł. Źle w ogóle to odczyta, potem się okaże, że na przykład miał COVID, ale tą inną wersję, odmianę. No ja jestem ciekaw też, w jaki sposób tutaj ta szczepionka pomoże, jak ona będzie skuteczna na kolejne warianty, na kolejne mutacje, czy będzie potrzebna kolejna szczepionka, trzecia, już dla tych osób, które są zaszczepione dwoma dawkami, no bo przecież wiemy, że Johnson & Johnson jest jednodawkowy. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, piszcie w komentarzach, to wszystko, a dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba. No i miejmy nadzieję, że Jasnowidz Jackowski, przynajmniej w kontekście tej przepowiedni, mylił się, tak? No bo nie chcemy kolejnej fali koronawirusa w Polsce. Cześć!